Siatka na Z4, droga do niej odmiennie z kanapy, na której wszystko się, szanowni państwo, zaczęło. Na tej kanapie, na której się teraz wygodnie rozsiedliśmy, z kim to za chwilę powiem, wymyślono Lubelski Klub Przyjaciół Siatkówki, a my teraz będziemy szukali pomysłu, sposobu na to, jak kolejny historyczny cel w dziejach tej drużyny zrealizować, czyli awansować dokąd. No to już wszyscy wiemy, ale my o tym na końcu przypomniemy. Na pewno ten pomysł ma nowy środkowy. Konrad Stajer, witaj. Dzień dobry, witam. Właśnie, Konrad, wiesz co, bo tak z jednej strony to, że środkowy Konrad Stajer jest w czołówce blokujących w pierwszej lidze, to zupełnie nikogo dziwić nie może. Ale jak już się popatrzy, że jest też w 20 najlepiej punktujących, to chyba nieczęsto środkowym się zdarza. Jak ty to zrobiłeś? No, generalnie myślę, że skład w Jaworznie był budowany w taki sposób, że... Że wszystko na Stajera. Że miała być też duża ofensywa na środku, tam nie tylko środkowy miał być odpowiedzialny za blokowanie, ale też żeby odciążyć troszkę skrzydła, żeby tam jednak mimo wszystko więcej tych piłek dostawać. No i tam udało się w paru meczach dostać sporo tych piłek, też sporo się udało skończyć i udało się tych trochę punktów nazbierać. No właśnie, czy takich też zadań, oczekiwań, takiego sprofilowania, być może rozegrania, nie wymieniamy nazwiska rozgrywającego, spodziewasz się także po Lubelskim Klubie Przyjaciół Siatkówki? Liczysz, że dużo piłek będziesz miał, czy jednak tylko głównie może defensywa, czyli blok? Generalnie jestem chyba takim środkiem, który bardzo lubi atakować i no, chciałbym jak najwięcej tych ataków mieć, ale zdaję sobie sprawę, jak będzie skład tutaj zbudowany, że moja rola na pewno nie będzie na tym, żeby zdobywać punkty atakiem. No niemniej jednak mam nadzieję, że trochę tych piłek będę dostawał i też tam trochę zdobędę tych punktów. No niemniej jednak będę się starał bardziej skupić na blokowaniu niż na atakowaniu. No ale wiesz co, ja tak sprawdzam, parkiet solidny, to możesz próbować te klepki wywracać, ja nie mam nic przeciwko. Ja też nie mam nic przeciwko temu, zobaczymy jak też trener będzie chciał poukładać tą grę, no bo wiadomo, to wszystko od trenera wychodzi, to on ma jakiś pomysł na budowanie tego zespołu, on ma jakąś tam wizję tego, jak to ma wyglądać. No mam nadzieję, że tam w wizji będzie wzmianka o tym, żeby jednak było dużo tych ataków z środka, bo sprawia mi to chyba najwięcej frajdy. Takie atakowanie niż blokowanie. No właśnie, odbyłeś testy. Dzisiaj potwierdziliśmy, że jak najbardziej, tak, wszystko się zgadza, możesz grać. Wiesz dlaczego na bieżni? Nie wiem. No to ja ci muszę tłumaczyć, że środkowy musi być szybki? No, szybki, nie szybki. No, ważniejsze od szybkości będzie czytanie tej gry niż sama szybkość. No. Niemniej jednak jest to dość dynamiczna pozycja, no i szybkość też moim zdaniem ma znaczenie, ale troszkę mniejsze niż to, czy dobrze przeczytamy zamiary przeciwnika. A powiedz mi, czy po dwóch sezonach w pierwszej lidze możesz powiedzieć jako środkowy, okej, większość tych drużyn mam już rozczytanych, z każdym sezonem jest teoretycznie łatwiej tam gdzieś te ręce przełożyć w odpowiednie miejsce, czy jednak te drużyny tak szybko się zmieniają, ewoluują, że każdy sezon każe uczyć się na nowo swojej roli? Może skupimy się tutaj na kwestii nie tyle co zespołów, co samych rozgrywających, bo udało mi się tam u niektórych rozgrywających jakby odczytać ich charakterystyczne zagrania. No to mi sporo ułatwiało czytanie tej gry. No, trzeba było jeszcze poprawić troszkę technikę wkładania tych rąk w bloku, ale no, z sezonu na sezon jest mi łatwiej tam rozczytać zamiary przeciwnika, no i tam w efekcie tam zdobyć więcej tych punktów blokiem. Wiesz co, zastanawiam się, jak wyglądała sytuacja, w której zadzwonili do ciebie prezesi Luk Politechniki Lublin, mówią, po dużym uproszczeniu rzecz jasna, cześć Konrad, wiesz co, chcemy, żebyś z nami awansował do Plus Ligi w przyszłym sezonie i wtedy Konrad myśli sobie co? No, w pierwszym momencie byłem mocno zaskoczony, że jest taki telefon wykonany, że w ogóle się skontaktowali ze mną. No dość szybko doszliśmy do porozumienia, bardzo mnie zainteresował ten, można powiedzieć, projekt, żeby zrobić awans. Cieszyło mnie też to, że ktoś chce mieć mnie w zespole, który ma bardzo mocne cele, jakim jest awans. Zdecydowałem się chyba po tygodniu, nawet nie, że tutaj się przeprowadzimy i spróbujemy sił, żeby zdobyć razem tą Plus Ligę. Ty to chyba nie jesteś takim zawodnikiem, który na czasach będzie butelkami wody rzucał, co? No, zdarzało mi się też być nerwowy, no nie wiem, jednak staram się być tam opanowanym i skupionym cały mecz, ale
no nie zawsze mi to wychodziło i czasami tam ostrzeżenia poleciały w moją stronę. Tak, nie wierzę. Co cię wyprowadza z równowagi? Poza boiskiem, bo na boisku to nie wyobrażam sobie, żeby cokolwiek. A to poza boiskiem, nie wiem, no bardziej na boisku, jak coś nie idzie po mojej myśli, jak jakiś element mi nie wychodzi, jak coś mi nie siedzi w danym dniu, no to jednak potrafię się dość łatwo zdenerwować, ale jak szybko się denerwuję, tak szybko potrafię wrócić do skupienia i wróci na dobrą grę. Czyli co, jak coś cię zdenerwuje, jak coś nie idzie po twojej myśli, to być może nawet do krocset się wymsknie przez zęby, co? Zdarzało się. Wow. Ale tak jak powiedziałem, staram się szybko to wyrzucać z głowy, skupić się i patrzeć na to, co będzie jeszcze do ugrania, niż to, co się tam działo. A powiedz mi, w drużynie budowanej pod konkretny wynik, pod konkretny cel, z jaką mamy do czynienia tutaj? Środkowy może być taką wiodącą postacią, która będzie na koniec wymieniana w pierwszym rzędzie tych, którzy kojarzą się z tym awansem, czy to jednak musi być taki naprawdę bardzo dobrze naoliwiony tryb całej maszyny? No, wydaje mi się, żeby zrobić awans do Plus Ligi, to tutaj już jednostki nie wystarczą. Tutaj trzeba mieć naprawdę zgraną 14 zawodników. Jeżeli komuś nie będzie szło, to trzeba szybko wymieniać, żeby to tak się wszystko zazębiało. Tam pewnie będą jakieś postacie wiodące, no niemniej jednak uważam, że żeby zrobić ten awans, no to musi cała ekipa być zgrana, musi każdy pójść za każdym. No, czy środkowy może wieść wiodący prym? No, uważam, że będzie trochę ciężko. No, uważam, że środkowy robi bardziej czarną robotę niż tam jest jasną postacią. Więc no, uważam, że raczej będzie pomijana tam pozycja środkowego. Oczywiście jest postawiony cel, cel, który siłą rzeczy jest tak wysoki, że musi być rozpatrywany w kategoriach wyzwania. Jak, jeżeli chodzi o twoją historię, wyzwań, które przed tobą stawiano, wygląda to wyzwanie, które stawia się przed tobą w Lublinie? To jest najwyższe, czy już się z podobną presją mierzyłeś? No, myślę, że w mojej krótkiej przygodzie w siatkówkę, bo no, tak naprawdę to nie jest jakoś super długo, to jeszcze nie miałem takiego celu, co mnie tak no, niesamowicie mnie motywuje. No, najwyższym celem no, to była próba awansu do pierwszej ligi z drugą ligą. No niestety się nie udało, ale no, żeby awansować z pierwszej ligi do plus ligi, to już jest naprawdę wysoki cel i no, przyjdzie mi się zmierzyć chyba z najwyższym wyzwaniem całej tej przygody. Dobrze, no to powiedz, bo tak, żeby nie było wątpliwości, żebyś sam się tą odpowiedzią pobudził. Klarownie, jasno, bez zastanowienia. Dokąd zmierzamy? Razem do Plus Ligi.